Nikt nie będzie ginął za TVP. Ileż to razy słyszałem w ostatnich dniach tego typu komunikaty. Jeżeli padały one z ust przedstawicieli lewicy, no to oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Lewica zawsze posługiwała się maksymą niech się gwałt gwałtem odciska i jeżeli dziennikarze sprzyjający PiS-owi szczuli na mniejszości LGBT w trakcie swojego czy sprawowania swoich posad, no to oczywiście można ich zglanować, powywieszać. Taki nawet jest nakaz moralności rewolucyjnej, w związku z tym niczym nas lewica tutaj nie zaskoczyła. Natomiast jeżeli to samo mówią liberałowie, a nawet niektórzy konserwatyści, no to robi się trochę dziwnie. Jeżeli należeli oni do szeroko zakrojonego obozu antyrządowego, na poziomie emocjonalnym można jeszcze jakoś to zrozumieć, no bo jeżeli nie sprzyjali oni rządowi, a Telewizja Polska mu sprzyjała, no to gdzieś tam pojawia się pewnie taka drobna radość. Natomiast jeżeli wzniesiemy się już na poziom racjonalny, no to okazuje się, że nie ma ona żadnego uzasadnienia. I chętnie Państwu dzisiaj wyliczę takie powody, dlaczego właśnie tak jest. No oczywiście nie wszystkie, bo tutaj ta audycja, gdybyśmy chcieli tak dogłębnie je omówić, musiałaby zająć bardzo wiele czasu, ale przynajmniej te najważniejsze. Otóż, proszę Państwa, jeżeli wsłuchamy się w to, co mówili przedstawiciele rządu, posłowie czy politycy obozu antypisowskiego i to jeszcze przed kampanią wyborczą często, no to widzimy, że planowany jest taki właśnie demontaż i prawdopodobnie zbliżonymi metodami nie tylko Telewizji Polskiej, ale wielu instytucji. Jeżeli mamy do czynienia z wytrawnym politykiem, no to on oczywiście zdaje sobie sprawę, że w psychologii tłumu istnieje takie zjawisko jak habituacja, czyli swego rodzaju przyzwyczajenie. Jeżeli raz na coś przyzwolimy i tłum w jakiś sposób będzie to tolerował czy akceptował, no to kolejna eskapada tego typu wywoła jeszcze mniejszy opór społeczny. I Donald Tusk znakomicie sobie zdaje z tego sprawę i wybierając pierwszą instytucję do takiego właśnie przestępczego przejęcia, wybrał sobie właśnie Telewizję Polską nie bez przyczyny. Otóż Telewizja Polska, jak już mówiłem, przez część społeczeństwa jest instytucją nielubianą, więc jeżeli przyzwoli się na to, a niektórzy nawet się będą cieszyć, zajdzie właśnie to zjawisko habituacji i będzie można przystąpić do kolejnych przestępczych przejęć. To jest dokładnie ta sama sytuacja, gdyby władza zaczęła na przykład chciała eliminować fizycznie wrogów, swoich wrogów politycznych. Najpierw, żeby ten tłum przyzwyczaić, no to zaczęłaby strzelać do tych, których nie lubi społeczeństwo, nie wiem, do jakichś przestępców załóżmy, do osób, które nie cieszą się popularnością. Potem zaczęłaby strzelać troszeczkę do takich mniej lubianych, już tutaj reakcja byłaby słabsza. No i na końcu do wszystkich, których nie lubi. I widzimy, że ten mechanizm został zastosowany właśnie w tym przypadku, więc cieszenie się, nawet jeżeli ktoś nie lubił dziennikarzy i tego, jaką linię oferowała Telewizja Polska, musi pamiętać, że jeżeli opór społeczny nie wystąpi, będzie on bardzo mocno zachęcający, czy brak tego oporu będzie bardzo zachęcający dla władzy, a to już jest zapowiadane, czyli przestępczemu przejęciu legną na przykład takie instytucje jak KRS, jak Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście to pozwoli anulować pewne wyroki, które już zostały wydane, na przykład taki wyrok o zakazie aborcji eugenicznej, jeżeli zostanie uznany TK, już tak się mówi, za organizację wybraną, czy której obsada została wybrana nielegalnie, cóż stoi na przeszkodzie, żeby znów przyzwolić na mordowanie dzieci z zespołem Downa? Absolutnie z punktu widzenia takiego właśnie praworządnego nic
nie będzie tutaj utrudniało rządowi, żeby takiego anulowania dokonać. Później przyjdzie czas na inne, na przykład, wydarzenia. Proszę powiedzieć, skoro Rafał Trzaskowski, jak sam twierdził, uważa, że Marsz Niepodległości to jest jakieś zbiegowisko nacjonalistów, faszystów i tak dalej, dlaczego nie zakazać Marszu Niepodległości? No przecież, jeżeli społeczeństwo zachowało się biernie w jednym przypadku, w drugim i w trzecim, schabituowało się, przyzwyczaiło, że takie są teraz metody rządzenia, to dlaczego nie zakazać, a później nie rozgonić pałami, nie powsadzać do suk, do więzień tych, którzy ośmielili się korzystać ze swoich praw obywatelskich? Tutaj bardzo istotne jest przypomnienie, ja już Państwu o tym mówiłem, ale to nigdy dosyć przypominania, to, co powiedział, czy raczej napisał Donald Tusk w swojej książce pod tytułem Wybór. Otóż Donald Tusk napisał, że nie będzie prawdziwie zjednoczonej Europy, póki uczucia narodowe będą górowały nad tymi europejskimi. A w jego opinii zjednoczona Europa to jest jedyny sposób na to, żeby więcej nie dochodziło do bratobójczych wojen między narodami europejskimi. No jeżeli taką mamy tutaj stawkę, no to dlaczego to naprawdę, że wsadzenie do więzień tam paru dziennikarzy, czy paru narodowców, no cóż to... Jakże to jest niewielka cena dla tak wielkiej misji dziejowej, więc ci, którzy tam dzisiaj się cieszą, powinni sobie zdawać sprawę z tego mechanizmu i z tego, że dobór Telewizji Polskiej jako pierwszej instytucji do takiego, do wpuszczenia tam jakichś gangusów i przestępczego przejęcia, to jest dopiero początek. No i tutaj oczywiście to powinno dotyczyć właśnie tych środowisk konserwatywnych i patriotycznych, ale na tym nie koniec. Otóż, proszę Państwa, jeżeli na przykład ktoś jest liberałem i tam sobie bardzo do serca wziął tam rozmaite przestrogi przed nadchodzącym autorytaryzmem, bo jak wiemy, liberałowie spać nie mogą po nocach, no bo tutaj wszędzie czyha tam brunatna siła, która podnosi łeb, no to cóż powiedzieć tutaj o postępowaniu Donalda Tuska, który nie zachowuje się jak premier, tylko jak tyran. I ja tutaj nie używam żadnej metafory publicystycznej. Po prostu, jeżeli ktoś zyskuje mandat demokratyczny do sprawowania określonych pól władzy, przyznane są mu przez większość społeczeństwa jakieś tam kompetencje i moce decyzyjne, to jeżeli on sobie je dobrowolnie rozszerza, to oczywiście mamy do czynienia z drogą ku tyranii. I bardzo jestem ciekaw, dlaczego właśnie tak niewielki sprzeciw ze strony tych, którzy tak się tej tyranii obawiają, wywołało działanie Donalda Tuska. Moim zdaniem, a myślę, że to jest dosyć taki trzeźwo rozsądkowy osąd, to ośmiesza po pierwsze tych liberałów, którzy gardłują na temat praworządności, a po drugie samą ideę, bo jeżeli tak się właśnie postępuje, no to oznacza, że ta demokracja liberalna to jest po prostu zakamuflowane w takie słodkie pierdzenie o praworządności prawo silniejszego, prawo pięści, a reszta to jest tak dla niepoznaki. Czyli jest to po prostu ideologia, która ma służyć silniejszemu do wyzyskiwania słabszego, a reszta to jest tak dla niepoznaki, a jeżeli już wspieramy jakieś mniejszości, no to tylko te, którym nam po drodze. Więc teraz, kiedy jakiś liberał cieszy się w mediach społecznościowych, jak to właśnie przejęto tutaj, prawda, w sposób brutalny Telewizję Polską, no to kiedykolwiek już wypowie jakieś tam piękne słowa o praworządności czy czymś podobnym, no to wzbudzi tylko śmiech, bo wszyscy będą wiedzieli, że tu wcale nie o to chodzi, to jest tylko takie dla niepoznaki stwierdzenie, a tak naprawdę okropny reakcjonista i zamordysta gdzieś tam w nim tkwi. No proszę Państwa, akcja przestępczego przejęcia Telewizji Polskiej przez ekipę Tuska posiada jeszcze jeden wymiar i to już taki bardziej promieniujący na społeczeństwo. Otóż tkwi w nim, u jego podłoża taka
takie przekonanie, że jeżeli ja subiektywnie odczuwam jakąś moralność, słuszność, moralną słuszność swojego uczynku, to ja mam, to ja mogę łamać prawo. No ekstrapolujmy sobie to na całe społeczeństwo, a przecież społeczeństwo uczy się od władzy również tego typu standardów. Więc jeżeli tak, no to ja też mogę łamać sobie prawo, jeżeli się z czymś nie zgodzę, mogę nie uznawać tego prawa i wrócić, tak powiem, stanem świadomości do czasów PRL-u, kiedy łamanie prawa z przyczyn takich właśnie do walki z reżimem było wręcz czymś szczytnym. Pójście do więzienia za łamanie prawa w PRL-u w celach realizując działalność opozycyjną jest dziś czymś, z czym można się szczycić. No i działanie Tuska właśnie do tego prowadzi, do tworzenia tego typu świadomości. No i łatwo sobie wyobrazić, jaka będzie tego końcówka. No i ostatnia kwestia. Otóż takie zgrubne obliczenia mówią, że w momencie przejęcia mediów publicznych przez opcję progresywną, bo tutaj są takie wersje opcje progresywne w wersji hard i soft, ale przez tą wersję nawet soft spowoduje swego rodzaju mononarratywność w społeczeństwie. I ktoś mógłby powiedzieć, że no, ale Telewizja Polska serwowała taki otwarcie agitacyjny wobec Prawa i Sprawiedliwości przekaz. No to proszę Państwa, jeżeli ktoś trochę zna się na właśnie agitacji, no to wie, że znacznie skuteczniejsza od agitacji otwartej jest agitacja zakamuflowana. Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że coś jest propagandą, to odrzuca to automatycznie, przynajmniej duża część społeczeństwa. A jeżeli się nie zdaje z tego sprawy, to wtedy właśnie to przyjmuje. Ja tu nawet nie będę mówił do osób, które wie, wierzą tak serio w to, że nowa telewizja będzie serwowała przekaz bezstronny, no bo jeżeli już ktoś w coś takiego wierzy, no to już tylko, że tak powiem, skierowanie do lekarza trzeba mu wręczyć. Więc jeżeli taką w mniemaniu tych osób, które podnoszą taki argument, telewizję otwarcie agitującą zastąpi telewizja w sposób zakamuflowany agitująca, to będziemy mieli jeszcze skuteczniejszą propagandę, jeszcze skuteczniejszą mononarratywność. A to oczywiście uniemożliwia podjęcie jakiejś decyzji wyborcy, w związku z czym no, ci, którzy tam demokracja z ust im nie schodziła, będą oczywiście mieli zawężone pole wyboru do jednej słusznej opcji, tylko tam ewentualnie przejawiającej się w rozmaitych formach. W związku z tym, tak już podsumowując, liberałowie, którzy chwalą to, na szczęście nie wszyscy, bo widziałem takie naprawdę chlubne wyjątki, po prostu podpisują się pod działami gangsterskimi, są ukrytymi zamordystami i tak naprawdę patrzą na jakieś tam krótkotrwałe partyjne interesy, czy kierują się plemiennymi zupełnie odruchami, a te ich idee tak naprawdę są tylko taką przykrywką dla tych atawistycznych, takich plemiennych impulsów i warto, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. No więc wracając do samego początku, czy warto ginąć za TVP. No oczywiście niektórym nie będzie do twarzy z hasłami obrony tej instytucji i to nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. Natomiast nie trzeba bronić nawet TVP. Trzeba bronić pewnych idei, które w tym akurat momencie tak się przejawiają. Jeżeli ktoś uważa, że poprzednia władza prezentowała zbyt niskie dla niej standardy, no to może powiedzieć, no panie Tusk, myśmy głosowali na wyższe standardy, a nie na gangusów, a pan właśnie coś takiego tutaj pokazuje. No więc wcale, jak widzą państwo, nie można po prostu odnieść się do pewnych wyższych idei i tak zwykle trzeba robić. A wcale nie jest powiedziane, że jakikolwiek opór jest bezskuteczny, dlatego że władzę partyjną dzierżą dzisiaj jakieś inne formacje niż wcześniej. Nawet władza autorytarna nie może tak zupełnie pomijać opinii społeczeństwa i coś tam musi udawać, musi pewne rzeczy
pewne rzeczy zahamować, jeżeli wzbudzają one niezadowolenie społeczne. Dlatego opór jest bardzo istotny. W niektórych państwach jest on, ma on większą moc, w niektórych trochę mniejszą, ale jakąś moc ma zawsze. Więc jeżeli chcemy zastopować ten pochód, a już widzimy, że tu jest pełna determinacja w osiąganiu tych swoich celów, no to jakąś formę tego oporu powinniśmy wykazać, a jeżeli już ktoś tak strasznie nie lubi Telewizji Polskiej, że przez usta mu to nie przejdzie, no to powinien przynajmniej odwołać się do pewnych idei. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie i zapraszam na kolejną audycję, a w kolejnej audycji dokonamy sobie przeglądu roku. Wszystkiego dobrego! It's impossible. I never